Bardzo zielono zrobiło się we wnętrzach domu Urbańczyka za sprawą prezentowanej tam nowej ekspozycji. Nosi tytuł W tajemniczym ogrodzie i rzeczywiście to rośliny są bohaterami tej wystawy. Możemy je tu oglądać na żywo, w fotografii i w malarstwie. Każdy po prostu chwali się tym, co ma najlepsze, a my po prostu to ułatwiamy. Czyli na zdjęciach też można zobaczyć to, co pana zachwycało? Tak, to, co mnie zachwycało podczas właśnie wizyt po różnych ogrodach. No myślę, że trzeba jeszcze zwrócić uwagę na to, że wiele ogrodów dzisiejszych, czy powiedzmy dawnych ogrodów, no to dzisiaj to są na przykład parki podwórskie, ale trzeba mieć świadomość tego, że to, co kiedyś nazywano, dzisiaj nazywamy parkiem, to kiedyś to były po prostu ogródki przydomowe, nawet jeżeli jest to na przykład nasza Mołszowa, czy powiedzmy Poręba Żegoty, no a powiedzmy tutaj pokazywany, dajmy na to, Świerklaniec. Pomysłodawcą i autorem zdjęć pokazywanych w ramach tej wystawy jest właśnie Piotr Grzegorzek. Zdjęcia kwiatom wykonywał w przeróżnych ogrodach, parkach czy na skwerach. Fotografował te rośliny, które go zachwyciły. Teraz można podziwiać 50 małych i 20 dużych fotografii. Ponadto na ścianach zawisło kilkanaście reprodukcji obrazów z motywem roślinnym, wypożyczonych z Muzeum Narodowego. Są także żywe rośliny, które przyjechały od lokalnych hodowców i z miejskiego ogrodu botanicznego w Zabrzu. I myślę, że taką ciekawostką jest roślina, obok której stoimy, która troszkę wygląda jak modrzew, a tak naprawdę jest to asparagus. Podróże Piotra Grzegorzka i ta wystawa zainicjowały współpracę Ogrodu Botanicznego w Zabrzu i Chrzanowskiego Muzeum. Jak przyznaje dyrektor tamtejszej placówki, skorzystać na tym mogą obie strony. Myślimy, że dzięki tym, że powiem, tej wystawie i jakimś wspólnym plakatowi, który też u nas wisi, jakimś tam właśnie wydawnictwom typu właśnie ten kurier muzealny. No to wszystko myślę, że to tak jakby troszkę ludziom pokaże, a potem już taką pocztą pantoflową się rozejdzie, że 45 minut autostradą jest się na miejscu i za 2 złote wstęp i już się jest w pięknym miejscu w najstarszym ogrodzie na Górnym Śląsku. Bo ogród ma 80 lat, będzie miał w przyszłym roku, także jeszcze, zapowiem, przed wojną zakładany, także jest co oglądać. W ramach wystawy organizowana jest wycieczka właśnie do Zabrza. Trochę mamy i zarówno tropikalnych roślin w szklarniach, jak i w różnych miejscach też na rabatach, też różnych roślin właśnie cennych czy chronionych, żeby można pokazać, że powiem, takie szersze spektrum. No i dotyczy to nie tylko roślin, powiedzmy, no bylin, czyli roślin kwiatowych, ale też drzew i krzewów, no bo mamy drzew i krzewów prawie 500 gatunków, także jest co oglądać. Wystawa czynna będzie do połowy sierpnia. Towarzyszą jej też kiermasze roślin.